Inwestycja, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie, została zakończona. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dniu 27 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego dworca. Przywitajmy prawami pierwszych pasażerów! W uroczystościach otwarcia brali udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, lokalnych samorządów i wiele innych zaproszonych osób, dzięki którym inwestycja ta została pomyślnie zrealizowana. Słowa podziękowania za włożoną pracę przekazał wszystkim burmistrz miasta Cieszyna Ryszard Macura. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, członek zarządu województwa śląskiego Henryk Mercik, starosta cieszyński Janusz Król oraz burmistrz miasta Cieszyna Ryszard Macura. Gratulacje i słowa uznania przekazał były burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek. Podczas uroczystego otwarcia dworca w Cieszynie spotykamy byłego burmistrza, którego zasługi zostały podkreślone przez obecnego burmistrza. Panie burmistrzu, jak to wszystko się zaczęło? No, panie redaktorze, szanowni państwo, tak to już jest w samorządzie, że każdy dostaje po poprzedniku i zostawia następnemu. Ja rzeczywiście zacząłem tę inwestycję w ten sposób, że udało nam się od PKP uzyskać ten teren. Zorganizowaliśmy przetarg na projekt, a całość następnie, jak uważam, we wspaniały sposób wykończył obecny pan burmistrz. Czy trudne były te wcześniejsze rozmowy i z PKP, i z Urzędem Marszałkowskim? Na pewno były długie, to można powiedzieć. Czy były trudne? No sądząc po tym, jak się skończyły, to uważam, że dało się je przeprowadzić i były co najważniejsze owocne. Czyli jest pan zadowolony z tego dzieła, które pan zainicjował? Bardzo. O tym, jak wielkie znaczenie ma otwarcie tego węzła przesiadkowego oraz o współpracy władz województwa z lokalnymi samorządami, mówi Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego. Czy skala tego obiektu, jego przydatność dla społeczeństwa jest widoczna dla Urzędu Marszałkowskiego? Jest widoczna, dlatego że widoczny jest Cieszyn. Przede wszystkim pewnie by to wszystko nie powstało, gdyby nie środki unijne. To są środki dzielone w taki sposób wyjątkowy, bo żaden inny region tak tego nie robi. My mamy coś takiego jak regionalne inwestycje terytorialne i generalnie polega to na tym, że ta metoda dzielenia środków, które są w dyspozycji tej regionalnej puli w regionalnym programie operacyjnym, jest taka, żeby one trafiły również do punktów, które są ważne poza centrum województwa, czyli do tak zwanych subregionów. Nie tylko do Katowic, co jest jasne, ale żeby też mogły te środki zostać spożytkowane w takich miastach jak Cieszyn. No to też świadczy o tym, że Cieszyn jest bardzo ważny na mapie województwa i te środki, myślę, zostały doskonale tutaj spożytkowane, bo kilka rzeczy się wydarzyło. No bardzo nam zależy na tym, żeby województwo było dobrze połączone takim komunikacyjnym kręgosłupem i tym kręgosłupem, który staramy się budować, są koleje. Kolej jest kręgosłupem komunikacji publicznej. Nie chcemy, żeby na mapie były punkty takiego wykluczenia kolejowego i staramy się to naprawiać. Tego oczywiście sami nie zrobimy, bo to państwo dysponuje infrastrukturą, szynami i tak dalej. Natomiast my dysponujemy spółką kolejową, Koleje Śląskie, i staramy się, aby i te środki, i to wszystko było tak spożytkowane, aby łączyć. Myślę, że to się tu doskonale udało, bo to jest takie miejsce, które łączy ten kręgosłup kolejowy z komunikacją autobusową, lokalną, ponadlokalną, i to jest też miejsce, które jest miejscem historycznym i ono się po prostu odrodziło. Nie ma nic bardziej inspirującego i takiego budującego dumę mieszkańców niż odrodzenie zabytkowego obiektu, który popadał w ruinę, i nawet nie tylko powrót jego potencjału, ale zwiększenie, bo jako centrum przesiadkowe to już jest zupełnie inny, zupełnie nowy obiekt. Z czego się bardzo cieszymy, ale też cieszymy się z takiej bardzo intensywnej, myślę, dobrej współpracy samorządowców.
samorządowców na poziomie regionu. I tutaj koleżanka Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku, to jest ta osoba stąd, która cały czas dba i mobilizuje nas do pracy na rzecz Cieszyna, ale też cieszę się z mojej współpracy na poziomie samorządu miasta, samorządu województwa. Ona była naprawdę bardzo dobra, no dlatego takie są efekty. Na temat dobrej współpracy między samorządowcami i władzami województwa śląskiego mówi Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego. Ja się bardzo cieszę ze współpracy z zarządem województwa, z panem marszałkiem Henrykiem Mercikiem, z panem marszałkiem Wojciechem Saługą, który tak naprawdę poprzez spotkania, poprzez rozmowy też jakby nasz teren jest zauważalny i też te środki tak naprawdę namacalnie są tutaj widoczne. I dzisiaj mamy przyjemność otwierać dworzec, gdzie w głównej mierze środki pozyskane z Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj Urząd Marszałkowski jakby zarządza tymi środkami tak naprawdę. Możemy dzisiaj tutaj cieszyć się dzięki środkom z Unii Europejskiej. Otwarciem tak wspaniałego i pięknego dworca, który ma służyć tak naprawdę mieszkańcom naszego regionu. O co walczymy dalej? O co walczymy dalej? Znaczy dużo jest jeszcze spraw. Może nie będę teraz jeszcze zdradzać, bo z reguły moja praca polega, że ja tam drążę, a później jest sukces, dlatego nie chcę jeszcze dzisiaj drążyć, ale na pewno linia 190 jest moim takim oczkiem w głowie, który mam nadzieję, że przy współpracy tutaj z panem marszałkiem uda się nam i całego zarządu doprowadzić do jakby utworzenia linii 190. Budowa centrum przesiadkowego trwała około 1,5 roku i kosztowała blisko 17 milionów złotych. Na dworcu będzie działał nowy system informacji, który powstał dzięki grupie projektowej Tukej. Jesienią zacznie również funkcjonować system dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki któremu rozkład jazdy będzie można odczytać na smartfonach.